Hej, hej, cześć z tej strony Docentus. Moi drodzy, co tu się dzieje? Zerknijcie, normalnie mamy nową rzekę, koryto nowej rzeki. Jak to mi tutaj ma zamiar wyschnąć, pytanie? Patrzcie na tą apokalipsę. Powódź jak w 97 normalnie. Biedni mieszkańcy, kurczę, tutaj... Oni normalnie tam stoją sobie, czekają. O, woda spływa. DPD zamoknięte. No, a ci jeszcze cisną, patrzcie, kurde. Bo przejadą jeszcze. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że to w ogóle, bo to jest taka dolinka. Mam nadzieję, że ta woda po prostu sobie gdzieś tam znajdzie odejście. Chociaż nie zanosi się na to. Ale fajnie to wygląda. Apokalipsa. I korki się robią. Dobra, moi drodzy, to się zrobiło dlatego, że tutaj troszkę dołożyłem ziemi. Powstała taka fala uderzeniowa, takie tsunami. A otóż dlatego, że planuję zrobienie tutaj kopalni. Teraz pytanie, jak my tą kopalnię zrobimy? Ściągnąłem sobie parę ciekawych maszyn. Tylko gdzie ono było? Teraz wam znajdę, pokażę. Otóż mamy tu jedną maszynę, która jest ogromna. Aha, nie mogę jej na to wrócić. Ona chyba do ulicy ją trzeba przytwierdzić. I teraz się tak zastanawiam, czy na tym miejscu tutaj uda mi się kopalnię zrobić z dwoma takimi... jak to się nazywa? Zabierakami jakimiś. Patrzcie, jakie to wielkie. Kurde, ale to będzie czad. Czyli gdzieś jedną bym dał tu, drugą bym dał tu. Natomiast musimy też pamiętać, że do kopalni dobrze, żeby dochodziła linia kolejowa, więc muszę też coś i tutaj wymyśleć, żeby jakiś zjazd był, na przykład z tej linii kolejowej. Okej, pierwsze co zrobimy, moi drodzy. Tak się zastanawiam, czy ta woda po prostu, ona sobie tutaj nie będzie pływać tylko dlatego, że... Ludzie mi giną, kurczę. Tylko dlatego, że tu jest dziurka taka, nie? Ale miejmy nadzieję, że to wyparuje jakimś dziwnym trafem. Dobrze by było. Zróbmy pauzę sobie. Moi drodzy, tak. Zaczniemy może od... Najlepiej to by zacząć, żeby wyciąć tutaj po prostu te drzewiszcza wszystkie. Zrobimy to w ten sposób. A to jeszcze jest woda, to nie wiem, czy będę mógł do końca to robić, ale chyba nie będzie źle. Dobra, weźmy najpierw sobie... może to ukształtowanie terenu. I znajdźmy dół sam. Jest tutaj coś takiego jak dół mapy. Jest dość głęboko chyba, co? O kurczę, i to jak głęboko jest, zobaczmy. Nieźle, nieźle. Czyli jeżeli ja bym zrobił... Przypuśćmy... Czy jeszcze niżej to zrobić można? Przypuśćmy, że mamy coś takiego. O, i tu jest dół mapy. I wiecie co? Ten dół mapy chyba sobie... No, come on. Jeszcze musimy tutaj zrobić. Tak. Tak, o. I ten dół mapy nam będzie potrzebny. O, czyli tyle możecie na sam dół wykopać. I teraz tak. Mój pomysł to jest taki, by sobie to powiększyć.
Być może nawet do takich rozmiarów, a może i nawet troszkę większych. Powiększamy plusem, gdyby ktoś pytał. I tak, zrobimy tu jedną dziurę i taką drugą zrobimy tu. Dobra, puścimy, niech to zleci ta woda. Jakoś tu dziwnie ona się zachowuje. Okej. I teraz zobaczmy na ten nasz sprzęcik. O kurczę, on jest dużo większy. Ale wiecie co? Czy ja wiem? Ciut można byłoby powiększyć. Dodajmy plusem. Żeby ładna, chcemy uzyskać takie ładne koło z tego względu, że wiecie, że to się obraca i wybiera jakąś tam część, nie? Ha, dobra. Wiecie co, podejrzewam, że to długo będzie trwało, więc ja tutaj zrobię timelapsa. No moi drodzy, troszkę czasu minęło, jakiś jeden dzień dla mnie. Powiem wam tak. Ogromny problem miałem. O kurczę, te znikające tekstury. Troszkę masakra. Ale okej. Powiem wam tak, miałem tak duży problem, bo piasek, który jest w grze, jest tak jaskrawy, jak z jakiejś bajki kreskowanej normalnie. I kurczę, spędziłem praktycznie pół dnia myśląc, szukając po internecie, jak zastąpić tekstury. Co w końcu się udało i tekstury zostały zastąpione, natomiast dalej ta tekstura piasku dla mnie nie jest jakaś tam perfekcyjna. Zobaczcie, ona jest taka bardzo powtarzalna. Jak z góry patrzymy, to widać, o, widać to, co tutaj jest, nie? I próbuję to właśnie jakoś tak załatać innymi teksturkami. I coś powoli z tego wychodzi. Powolutku coś z tego wychodzi. Kurczę, ale mnie te... Bo to jest tak ogromne, że jak odjadę, to niestety, ale... teksturki uciekają. No, natomiast tak. Mamy tutaj ogromną dziurę. Tutaj przyłączyłem... jakaś tutaj linia kolejowa będzie do załadunków tego kruszcu tutaj, który się wydobywa. I teraz tak, moi drodzy, ode mnie pytanie do was. I jeżeli macie jakieś sugestie może, jeżeli wiecie, co tutaj można by ewentualnie zrobić, żeby to fajnie wyglądało, to piszcie mi w komentarzu, bo dzisiaj ten projekt nie zostanie skończony, natomiast ja tutaj co nieco jeszcze postaram się dobudować i ewentualnie pod koniec, w następnym odcinku już tak finalnie wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Natomiast te tutaj skrobaki wielkie, o, one z bliska bardzo fajnie wyglądają. Myślę, że tutaj damy zaraz jakieś ciężarówki, jakieś składowiska i powoli, powoli to będziemy udoskonalać. Ta droga oczywiście, ona będzie później wchłonięta przez tą kopalnię. Ona jest taka tymczasowa. No i co? Naokoło zrobiłem góry. Posadziłem trochę drzewek. Oczywiście to jeszcze taki wstępny projekt jest. Tutaj co my tu mamy? Czy ta woda już znikła? O Jezu, jak dobrze. Ile to czasu tutaj było. Masakra. Natomiast tak. Jak zamieniłem te teksturki, to zobaczcie, troszkę inaczej to wszystko teraz wygląda. Mam taką teksturkę i to jest świetne. Tu mam teksturkę takiego placu betonowego i jest to naprawdę rewelacja. Tu mamy teksturkę piasku. On jest troszkę za ciemny moim zdaniem. No ale cóż, jeśli nie ma to, co się lubi, to się lubi to, co się ma. I tutaj te teksturki też troszkę inaczej będą wyglądały. Ale coś chciałem wam pokazać. Aha, i tutaj na przykład. Całkowicie się mi tutaj wszystko pozmieniało. Zobaczcie.
I moim zdaniem też to dużo lepiej w tej chwili wygląda. O, wszędzie ten betonik z takich płyt betonowych. Rewelacja, fajnie, fajnie. To jest ok, to jest tu super. No tu piasek wiadomo, nie? A jak zobaczymy, bo nawet nie widziałem, moi drodzy, zerknijmy na... Aha, teksturka gór, ona też jest troszkę zmieniona, zobaczcie. I też jest dużo ładniejsza. Teraz zapytacie mnie, jak to zrobić, żeby to zmienić do Centus. Jest potrzebny do tego mod Texture Replacer, czy coś takiego. I w plikach gry musicie po prostu wywalić stare teksturki, ściągnąć sobie z netu jakieś inne i pozamieniać. Są poradniki, także czytajcie sobie, jak zmienić teksturkę. Ja znalazłem. Jest ok. Jest ok. A, jeszcze parę rzeczy zrobiłem. Parę rzeczy. Dwie rzeczy zrobiłem. Pierwsza rzecz to jest nadajnik telefonii komórkowej w Docity. Taki prościutki masz te antena. I gdzieś jeszcze jeden wrzuciłem. Drugi wrzuciłem, moi drodzy. A gdzieś tu, bo oni krzywili mi się, że im się nie podoba. Drugi jest tutaj. Także 5 kresek mamy na naszych telefonach komórkowych w Docity. Jest ok. No i dobra, moi drodzy, no to więc tak, spróbujmy tutaj coś dołożyć. Coś tutaj jeździ. Jeździ tu jakiś Ferrari. No to właściciel kopalni, no to jego stać. Dobra, coś tutaj pomyślimy i pobudujmy. Okej, moi drodzy, ja chyba zostawię to w takiej postaci na ten moment, bo ciekawy jestem waszej opinii, co tutaj jeszcze można zrobić, jakie wy na to pomysły macie. Tutaj zrobiłem posterunek policji, straż pożarną, z tego względu, że zrobiłem całą strefę górniczą. No i obiekty mi się tworzą takie typowo górnicze i całkiem fajne, co prawda na razie dwa mi powstały, to nie wiem, czy to jest dobrze, że to tak blisko tego, ale no nie wiem, czekam na wasze jakieś tam spostrzeżenia. Tutaj kupa ludzi zatrzymuje się, żeby tutaj chyba oni pracują w tym, no patrzcie, to się dymi. Coś tam działa. No, po... oczywiście prądu nie było, to dałem takie słupy energetyczne. No, całkiem spoko to wygląda. I powiem wam, że kawał dziury w mapie. Myślę, że jeszcze sobie
coś tutaj będę robił poza odcinkiem. A na ten moment się z wami żegnam. Jeżeli się podoba, to przypominam o lajkach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i trzymajcie się ciepło. Pa, pa. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I